Halo, halo, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Michał, aka pomidorowy.pl, a was chcę zaprosić na kolejny odcinek, a raczej kolejną sesję z Diddy Kong Racing na Nintendo 64. Jest to przerwa, znaczy jest to, tak, dalej jest przerwa na kanale, żeby nie było, ale stwierdziłem, że ponieważ wczoraj nagrałem ten filmik o przerwie i dzisiaj troszeczkę miałem lepszy humor, to stwierdziłem, że sobie spróbuję nagrać jakiś odcinek, jakąś sesyjkę. Najwyżej trafi ona na YouTube'a, a jeżeli nie trafi ona na YouTube'a, no to nie trafi ona na YouTube'a i po prostu będzie gniła na moim dysku, co nie? Dobra, chciałbym zmierzyć się stażem, tylko nie wiem, czy on chce. O, możemy się z nim zmierzyć, fajnie. Dobra, czyli możemy sobie z nim challenge robić, nie ma problemu. Więc to jest challenge, którego nie wiem, czy robiłem, chyba nie robiłem poprzedniej sesji, niestety nie pamiętam za bardzo. Jest to challenge, który musimy wykonać i jest to lot dookoła tego, Timber Island, no nie? W poprzedniej sesji udało nam się pokonać Blue'ego oraz drugi świat, świat zimowy. A dzisiaj zmierzymy się z Sherbet Island, czyli świat wyspo piracki, jakoś tak to się nazywało. Nie wiem szczerze, jak nam pójdzie, mam nadzieję, że dobrze, bo tam będziemy mieli konfrontację z trzecim bossem. Czyli z... Boże, jak on miał na imię? O Jezu, nie pamiętam jego imienia. Ojej, ale mi chujowo idzie szczerze w tym wyścigu z Tarzem. Chyba trzeba będzie go przerwać, bo on naprawdę zajebiście da się zrestartować. Abandon challenge. Jeszcze raz z nim polecimy. Bo tak szczerze, no to trochę po ciulu mi poszło. Przez to, że ja się tak obijałem o górę i dół. No to niestety ciężko jest troszeczkę kontrolować te samoloty. Challenges. Lecimy, plane. O, teraz jest dobrze, bo generalnie wystartowałem jako pierwszy z tym boostem. No i właśnie, kurde, tego to ja nie lubię. Nie lubię obijać się o te ściany, bo to właśnie zawsze mnie spowalnia. A Tasz tutaj to w ogóle jest jakimś kurwa pierdolonym bogiem, nie? Mówię, lepiej się dzisiaj poczułem, dlatego stwierdziłem, że coś nagram. Nie ukrywam, że może to być taka okazja raz na jakiś czas, więc nie nastawiajcie się, że będę jakoś codziennie coś robił. Będę starał się od czasu do czasu teraz coś dawać. Zresztą tak jak mówiłem ze streamami. Być może zrobimy tak też z let's playami, że po prostu kiedy będę miał lepszą... Znaczy lepszą, kiedy będę miał w ogóle ochotę, to wtedy coś się ogarnie. Fajne są nawet te flagi Nintendo, powiem wam szczerze. Mam nadzieję, że ta sesja w ogóle trafi, bo trzeci odcinek z Diddy Kong Racing sprzed tam 3 lat nie trafił nigdy na YouTube, a miałem go, pamiętam, na dysku. Ale to dlatego, że się poddałem, bo trzeci boss mi tam trochę tyłek skopał. Dobra, wiecie co? Nie, walić ten challenge. Nie ma co jakby za bardzo tutaj się... Zrobimy go sobie może pod koniec tej sesji, zobaczymy. Jak będę miał ochotę, to zrobimy. Dobra. Bez zbędnego gadania lecimy do Sherbet Island. Mamy tutaj 10, że tak powiem, baloników, więc wlatujemy tu na pełnej kurwie i przyjebaliśmy we ścianę. Dobra, zajebiście, fajnie, cieszę się. Teraz Whale Bay, pierwszy poziom, Zatoka Wielorybów. Kto z was pamięta Raymana 2, ten pamięta, ten kto nie pamięta, ten nie pamięta. Ale był taki poziom w Raymanie 2. Tu ponoć w wersji emulatorowej są problemy z kamerą, a przynajmniej były w projekcie 64. Zobaczymy, czy tak teraz też będzie. Ja na razie nic nie widzę, żadnych problemów nie widzę. Więc... prawdopodobnie to był problem emulatora, projekt Nintendo 64. Tak mi się wydaje. Ale z tego, co słyszałem z takich różnych plotek, nie plotek, albo z tego, co w ogóle pamiętam, jak nagrywałem tę grę 3 lata temu, to można by powiedzieć, że ten świat jest dosyć krótki. Boss tu ponoć jest łatwy. Druga faza z nim jest trochę cięższa, ale nie powiedziałbym, że jest jakiś super uber trudny. Bardziej ten Dragon Forest, czyli czwarty świat, tam będą dopiero kurwa dymy. Zdziwię się, jeżeli się okaże, że w trakcie mojej przerwy będę miał na tyle ochotę, żeby skończyć tę grę, bo to jest bardzo prawdopodobne, szczególnie, że no
też trzeba zobaczyć na to, że trochę głupio jest zostawać let's play, który się zaczęło i tak będzie co czekał do jakiejś okazji. A kto wie, może będę miał faktycznie ochotę i coś faktycznie uda mi się nagrać. No wiecie, to, że zapowiedziałem przerwę, bo czuję się wypalony, no dalej to jest aktualne. Bądź co bądź. Ale może być tak, że od święta okaże się, że nagram coś, nie? No też nie będę cały chyba czas na dupie spędzał, chociaż bardziej preferowany byłby odpoczynek. Dobra, zajebiście, wyjechaliśmy, wyjeżdżamy. Teraz zastanawiam się, jaki następny poziom zrobić. Może Crescent Island? Crescent Island, no to chyba ten był poziom. To był ten? Tak, to jest ten poziom. Dobra, dobrze pamiętam. Tutaj jest klucz. Ale teraz uwaga, w jakim miejscu, bo to jest ważne. To jest ważne. Zobaczcie teraz na to. Jedziemy sobie tutaj jak gdyby nigdy nic. I patrzcie teraz na to. No co za chuje by tutaj... No to trzeba być naprawdę skurwielem, żeby dać tutaj klucz, nie? I teraz restart race, mamy już kluczyk zabrany, tak więc już teraz tylko wystarczy wygrać wyścig. Teraz możemy sobie z boostem lecieć na pełnej i lecimy sobie do przodu. Jak gdyby nigdy nic. A co? Czego się tu będziemy bali? Mamy tutaj rakietkę, więc będzie można zaraz kogoś ponakurwiać tą rakietą. Ktoś, kto się do mnie zbliży. Widzę, że tutaj blisko jest Didi, więc Didi zaraz poleci na pierwszy rzut. Miejmy nadzieję, że kurcze pieczone tak to się nie skończy, że ja dostanę rykoszetem. Bardzo bym nie chciał, ale zobaczymy. O, dostałem, Jezu, rakietą o ty kurde, znaczy pomogłeś mi w sumie, więc dzięki. Ale w dupę mi wjechał i to mi się nie podobało bardzo. To mi się nie podoba taki zwrot akcji. Bardzo nie lubię czegoś takiego. Więc proszę nie robić tak na drugi raz. W ogóle dawno mnie nie widzieliście bez okularów na jakimkolwiek let's playu. To jest takie dosyć zaskakujące, przyznam. Ciekawe doświadczenie. Będę musiał naprawdę poszukać tych okularów, bo pierdolca dostanę. A nowych nie mam zamiaru póki co kupować. Na razie te są dobre i służą mi drugi rok. Ale pewnie za jakiś rok trzeba będzie coś myśleć nad nowymi oksami. Kto wie, może będę miał okularek Harry Potta. A też miałem w planach kupić sobie takie bryle okrągłe. O, ktoś tu blisko mnie jest. Ktoś mi na dupie siedzi. Czyżby to był Diddy Kong? A ty, o ty ciulu jeden. Ja se w boosta wjadę i se teraz jadę. Nara, gościu. Oj, tak to się nie robi. Nie. Tak to my się bawić nie będziemy. O nie! Nie! Oj. Nie, no kurwa! Co jest? No do chuja wafla! Ja pierdolę! Ale dałem dupy! Try again! Ale mam nadzieję, że się klucz zapisze do takiego stopnia, że nie będę musiał teraz jeszcze raz go zdobywać. Mam nadzieję, że to działa jako to, że już go raz zebrałem, wcisnąłem restart i już nie będę musiał go zbierać. Mam taką nadzieję, że to tak będzie działać. Bo jeżeli nie, no to tak trochę bekse strzelę i no nie będzie dobrze. Spierdalaj. Dobra, jedziemy. 5 bananów. Lepiej byłoby, gdybyśmy mieli 10, bo wtedy to bym był szybszy. Dobra. Górą nie jedziemy, przynajmniej pokazałem, co jest u góry. Nikogo już to nie interesuje, spierdalamy. 10 bananów. Yeah, 11 mamy, kurde. Mamy już ulepszone bronie. Spróbuj mnie ktoś wyprzedzić, dawaj, no ja nie gryzę, ja tylko pożeram w całości, normalnie. Ale wodospady tutaj, kurde, widoki są naprawdę ładne. Przyznam, że jak na Nintendo 64 to nie dziwię się, dlaczego gra furorę zrobiła. No bo tak szczerze, no porównajmy sobie tę grę do takiego Mario Kart'a. No i co tutaj mamy? Przynajmniej tu mamy naprawdę fajną, sprawdzoną formułę. Jest naprawdę, wydaje mi się, że całkiem spoko. Nie ma na co jakby narzekać. A w Mario Kart to w zasadzie każda gra prawie że wygląda tak samo z Mario Kart'a. I nie mówię, że to jest coś uber złego, żeby nie było.
Aczkolwiek ja jestem jakby przyzwyczajony do właśnie takich mechanik jak Crash Team Racing, czyli mamy taki hub, mamy sobie poziomy, możemy sobie jeździć, walczyć z bossami, mamy jakiś tryb adventure. A w Mario Karcie w zasadzie cały czas mamy to samo i szkoda, że Nintendo nie chce jakby zrobić czegoś podobnego. No niby z jednej strony okej, no bo mielibyśmy coś podobnego do Diddy Kong Racing, tylko jako Mario, no ale z drugiej strony no kurde. Dobra, jest, elegancko, elegancko, dobra, zobaczmy jak to się nagrywa. Zajebiście się nagrywa, mamy 10 minut i 30 sekund. Głos mi się dobrze nagrywa, kamerkę widzę, że mam taką w miarę, chociaż ja bym to jeszcze sobie tak ociupinkę zmniejszył, o może tak. No dobra, niech tak będzie już taka, kurde, sorry za światło, ale jest mega jasno na dworzu jak widzicie. Ogólnie pogoda jest taka do dupy, pada, a przynajmniej padało jak ja wracałem. No i kurwa, szybciej, otwieraj się! Wjeżdżamy tu! Trzeba sobie zrobić przerwę od wyścigów. Gdzie tu jest wyścig? Halo, my tu zaraz zrobimy Armageddon. Saigon we łbie będzie zaraz. Dobra, co tu mamy za wyścig? Darkwater Beach. O, to jest fajny wyścig, bo tutaj się musimy napierdzielać, nie? Napiżgać się musimy. Bardzo fajna ogólnie tu muzyka leci. I co tu mogę jeszcze więcej powiedzieć? Jest to fajna arenka, kurczę pieczone. Dobra, oni się tam napierdalają, ja sobie tutaj z bok wjadę. Chociaż nie wiem czemu wydaje mi się, że to jest muzyka, która już leciała w innych tych battle arenkach. Być może one mają jedną i tą samą muzyczkę, coś jak w Crashu Team Racing, tylko że tam jedyna różnica była taka, że trochę inny rytm był. A tutaj to mamy chyba jedno i to samo cały czas. No, być może tak jest, no nie mówię, że nie. Kurde, no nie trafiłem. Wszyscy mają po 6, a ja mam 8. Jako jedyny się trzymam. Jako jedyny na razie nie oberwałem i tego się trzymajmy. O, dobra, sam się teraz znokautowałem. Dobra, 2, 6. O, 0, już wypadła. Dobra, myszka wypadła, zostaje nam Crocodile i Diddy. Więc jedziemy do Crocodile'a i Diddy'ego. Chodźcie tu, kurde panowie, patrzcie jak ja was pojadę zaraz moją elektrownią ciepłownią. Elektrownią ciepłownią? Kurwa, co ja gadam? Ja nie wiem, mam dzisiaj jakiś taki dziwny humor. A nagrałem to dzień po tym filmiku, kiedy powiedziałem, że przerwa będzie, tak więc no... No mówię... Nie ukrywam, że pewnie zdarzy się, że w trakcie tej przerwy będę miał dobry humor, to coś ponagrywam, nie? Żeby też, no nie było. W sensie, jak będę miał oczywiście humor i będę w stanie, bo jeżeli to będzie na zasadzie takiej, że będę się zmuszał, no to wiadomo, że nie będę nagrywał. Ale troszeczkę musimy sobie zapauzować, żeby też nie było tak, że o, tutaj mówisz jedno, robisz drugie, nie? No zajebiście, dostali wszyscy w pizdę i możemy jechać dalej. Oj, przepraszam za słownictwo swoją drogą. Zostałem na dwa wyścigi boss. Jak on się kurwa nazywał? Mam to na końcu języka. Nie pamiętam jak ten boss się za cholerę nazywał, ale mam to na końcu języka. O, kolejny amulet Titi, już trzeci mamy. Czyli oznacza, że potrzebujemy chyba jeszcze jeden. Tak, jeszcze jeden. I będziemy mieli cały amulet Titiego zdobyty. Elegancko. Okej. Okay. Dwa wyścigi zrobione. Teraz Pirate Lagoon. Nie pamiętam, co to jest za wyścig. Aha, to jest ten. To też jest krótki wyścig. No kurde, patrzcie jaki kurde... A nie, wy nie widzicie, ale taki śmieszny penis jest jako mapka. W sensie mapka w kształcie penisu. Tak szczerze powiedziawszy. Dobra, więc teraz pyk. Dobra. Jeep! Ale kurde, żeśmy wystrzelili się. Normalnie... Ocie sunę, kurde, orety, kotlety. Zresztą czekajcie, wiecie co? Dam tutaj na chwilę pauzę, zobaczcie teraz na to, nie? Ja na chwilę włączę kamerkę, no... Kurde, nie to. Kamerka. No patrzcie, dosłownie jakby taki dzyndzel był, nie?
Widzicie to. Mam nadzieję, że widzicie, bo jeżeli nie, nie, znaczy z tego co widzę, to musicie to widzieć, więc jeżeli nie widzicie, no to... To nie wiem, musicie założyć okulary, albo umyć monitor, albo nie wiem. Cokolwiek. Dobra. Tutaj widzę, że nas doganiają. Bardzo nad tym ubolewam, bo oczywiście Crash Team Racing to wprowadził, ale ubolewam nad tym, że nie ma tych kwadracików z mordami naszych przeciwników, bo wtedy bym wiedział, kto się do mnie zbliża, tak to muszę na pałę zgadywać, że to albo Didi, albo ten Crocodile, albo kurde myszka, albo nie wiem, Banjo, albo kurde Conker, no ktokolwiek, nie? W ogóle też wiem, że kiedyś ktoś się mnie pytał o Conkera. Chcielibyście kiedyś Conkera u mnie na kanale? Tylko nie wiem, czy chcecie tą ocenzurowaną wersję Xboxową, czy wersję na Nintendo 64. To byście musieli mi dać znać, bo mam ten Retro Arch Paralela ściągniętego i właśnie z niego robię ten Let's Play, bo mi Project 64 się zjebał. A tak mi się zjebał, że nie chcę działać parę przycisków na moim zajebistym szoguniku. I tak, to jest zajebisty pad, proszę mi nie mówić, że mam go rozpierdolić czy coś, bo... Mi się na nim zajebiście gra w wyścigówki, szczególnie w wyścigówki. Treasure Caves, dobra, zobaczmy ten poziom. No to jest ostatni taki z wyścigowy na kółkach. Nie, no tutaj naprawdę są krótkie plansze, więc... Nie wiem, na co ja w ogóle liczyłem, nie pamiętam w ogóle, kurde, na co ja mogłem liczyć. Liczę na glitche, liczę na glitche. Ale nie... W tym roku nie ma to tamto, ja muszę mieć tą grę skończoną. Sorry, nie po to się trudziłem, myślałem w pracy często, gdziekolwiek jak jechałem, czy to na wyjazdy, tak ostatnio na Bydgoszczy, czy kurde byłem w Słupsku, czy byłem w Wejherowie. Cały czas rozmyślałem, kiedy nagram tę grę i ja nie mogę zawiesić tej gry, no po prostu... Jak ja bym miał to odpierdolić drugi raz, to nikt by mi już nie uwierzył, że kiedykolwiek nagram tę grę, więc... To trzeba naprawdę pokończyć, bo inaczej... No bo inaczej po prostu będzie dupa, no. Dupa zbita. I tyle. Tyle, co ja mam do powiedzenia w tym temacie. Ale muzyka, kurde, oh yeah! Ale bity, kurde, pirackie bity, o! Jezu, co mi odpierdziela dzisiaj? To przez tą wodę? Co ta woda ma w sumie? Wygraj dom w górach, okej, okay, to jest fajne. Suma składników mineralnych, 311,5 megagramu litru. Wodowęglany, magnez, wapń, sód. To chyba tej sodu albo magnezu jest za dużo. Tak przynajmniej mi się wydaje, dlatego mi tak odpierdala. Dobra, dobra. Jedziemy, kurde, jedziemy, wjeżdżamy do bramy. Jedź szybko. O Jezus Maria, wjeżdżaj tam. Ja pierdzielę. No, okej, fajnie. On ponoć jest skurwielem w wersji na Nintendo DS, z tego co słyszałem. Ja go bardzo, kurde, tam zmienili. Bo jest w tej wersji on jest bardzo łatwy, w tej na Nintendo 64. Z tego co słyszałem. Ale nie wiem, ile w tym prawdy jest. Bo ja od niego obecnie w pizdę dostaję. Tak łagodnie mówiąc. Brzydko mówiąc bym powiedział jeszcze gorzej. Kurde, gdzie ja trafiam? Co ja zeza mam bez tych okularów? Najwidoczniej. Dobra. Tutaj widzę, że bomby wypuszcza z dupska. A ty tak się kurde nie bój, gościu. O, proszę bardzo, jak cię spowolniłem. Widzisz, i na chuj się szczerzyłeś. Na chuj było szczerzone. O ty kurwo!
Zaraz cię pocisnę. Poczekaj, ja tu zaraz turbo z dupska wezmę. Okej. Okay. O nie, ty. Ja tu jestem pierwszy i nie ma gadania tu. Ja na takie coś sobie nie pozwolę, ty gościu. Patrz na to, jak ja cię dojadę, widzisz? Pa, z górki i elegancko. Zobacz, jak zostałeś porobiony. No, więc tam cichutko sieć, bla. Aż kurde, wiecie co? Włączę sobie YouTube'a i sobie posłucham, co... Dobra, tam zamknij ryj. Włączę sobie YouTube'a i sobie zobaczę, jak gamer go nazywał, bo on ma jakąś kurde... On ma jakieś imię. Polski Gamer 17. O, kurwa, już trzeba jechać. Dobra, jedziemy. Dobra, co teraz? Teraz znowu to samo będzie, czyli teraz będziemy zbierali monetki. Okej, Diddy Kong Racing. Kurwa, nie umiem pisać. Ja pierdzielę, co ja napisałem? Okej. I jak on go nazwał? Szybko. Sherbet Island, dobra. Jak? Jak on się nazywa? Ty, już mi mów tutaj. Już mi tu mów. Bubbler, okej. Okay. Dobra, Bubbler, kurde, został porobiony. Dobra, możemy jechać. To była bardzo ważna informacja, żeby wiecie, let's play nie wyszedł chujowy, to trzeba było się dowiedzieć, więc to był Bubbler we własnej osobie. Teraz już myślę, że ta informacja zmieniła jakby wasz światopogląd, mój zresztą też, więc mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, że dowiedzieliście się, jak tam ten boss się nazywał. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy, informatywny to robię. I tyle. Okej. Okay. I gdzie ostatnia? Tu jest moneta, mamy wszystkie, elegancko! Teraz trzeba być pierwszym, zaraz tutaj to dokonamy tego zjawiska, tego wyczynu. Bubbler ponoć właśnie z tego, co mówię, słyszałem, jest trudniejszy w wersji na DS-a. Nie wiem, ile w tym prawdy, to muszą fani Diddy Kong Racing już powiedzieć. Ja nie wiem, ja nie chcę się wypowiadać, bo ja nie grałem w wersji na DS-a. Możemy sobie kiedyś zrobić jakiegoś streama z wersji DS-owej. O kurde, nadziałem się na własną broń. Oj. Ale lagi się tu pojawiły. Oj, to niedobrze. Teraz robimy tutaj turbo z dupska i lecimy. Dawaj. To była ta, Jezu, jak ona się nazywała? Ta z Raymana dwójki. No, nieważne, dobra. Co ja będę tutaj się doszukiwał, zastanawiał, po co to komu. Ale na szczęście drugi balonik jest zebrany. Potem będzie można się z tym Bubblerem pocisnąć po raz drugi, zrobić trophy race i mamy, kurde, trzeci świat zaliczony. Wiecie, co będzie zrobione? Będzie zaliczone. Wiecie co? No zaliczone będzie, no. Ale co ty odpierdalasz? Dobra. Crescent Island. Jedziemy. Oh yeah! Dobra, mamy tutaj monetki dwie, macie robić co chce. Tutaj mamy drugą monetkę z logiem Nintendo 64, bo trzeba się flexować, że no przecież kurwa to jest no Nintendo 64, no panie kurde, panie kochany, co ty nie wiedziałeś? Panie kochany! Trzeba było tę grę nazwać Diddy Kong Racing 64, no to wtedy to już byłoby wiadomo, że hej, to jest przecież na Nintendo 64, no kurde, co wy chcecie tę grę dla PlayStation 1 przepisać, co wy, pojebało was? Dobra, pyk, jesteśmy pierwsi, teraz jeszcze 4 monetki, więc teraz wypadałoby do tej Groty Mlecznej wjechać. Siema, Patryk Rozgwiazda. Dobra, tu mamy piątą monetkę. Ty, kurwo! Proszę mi tutaj już. O Jezus Maria. Ale dostał w dupę. Moneta tam była! Tam była moneta! W ogóle nawet nie wiem, gdzie tu są monety. Tu chyba będzie jeszcze jedna na skrócie, tak mi się wydaje. No kurde, no
facet. Co, skąd ty to wiedziałeś? Skąd mogłem to wiedzieć? No się domyśliłem, kurde, no. U ty kurde! Nie ma takiego bicia, co jest? O, proszę już tam zamknąć mordę. Ja tu... ty kurde. Wow. Nie. Boost pad, cokolwiek. Nie, no nie, kurde. Ale zostałem porobiony przed metą, no kurwa. Ja pierdzielę. Jeszcze raz. Nie ma takiego bicia, ja to muszę wygrać. Chyba nawet teraz do góry podjadę od razu. Tą gorszą monetkę sobie zrobię, wiecie? To jest jakaś myśl. Tu mamy jeszcze tą, dobra, to sobie na razie przypominam te monetki. Oj kurde, no! Nie odwalaj maniany. Jak mnie to denerwuje po prostu czasami, nie? O, elegancko, dobra, teraz pojedziemy tędy. To już mamy zrobione, więc... O, kolejna monetka. Monety dwie, macie robić co chce. Dobra, tu jest. Dobra, i teraz musimy być pierwsi. Patrz, jak cię kurde porobiłem, widzisz? Ja tutaj jestem mistrzem driftów normalnie. Wydriftować ci oko? Zadriftować ci na oku? O Jezus Maria. Ale tu będę miał arsenał przygotowany. To jest drugi... Drugi? Tak, to jest drugi wyścig. Dobrze pamiętam. Czyli teraz jeszcze dwa. Runda ponowna z tym... chujkiem. I potem co? Trophy race. Dobra, to już widzieliśmy. Ty, mogę skipować, ale fajnie. To ja będę skipował teraz. Pirate Lagoon. Bo już widzieliśmy multum razy tę animację. Po co mamy to kurwa 5000 razy oglądać, no? Bez kitu. O, i znowu ten penis. Ten kutafix. Kutafiksie. Kurde. Tylko jedną monetę zebrałem. Dobra, tam jest jedna. O, tam jest jeszcze kurde monetka. Dobrze wiedzieć. Tu mnie niby ktoś dogania, ale nie wiem kto. Chciałbym wiedzieć kto. Kto jest taki odważny i pewny siebie. Zaraz mu zdajemy uśmiech z twarzy. O, i tam jest jeszcze. Elegancko, ty. Ty, naprawdę tutaj lokalizacja monetek jest elegancka, fajna. Porządna, elegancka. Jakby to Rysiu Peja zarapował tutaj dla nas. Teraz wystarczy być pierwszym i nie dać sobą pomiatać. Dobra. O. No to będą szybkie te trophy race'y w takim razie w tym świecie. O, ale dojechałem. Ciu-ciu, dobrze. Boję się ostatniego wyścigu, bo ten ostatni wyścig wydaje mi się, że będzie podejrzany co do tych monetek. Ile w ogóle nagrywam? A, spierdalaj. Pół godziny zaraz będzie. Kurde, no to znowu będzie krótki odcinek. To się okaże, że niepotrzebnie robię ten long play o let's play z tego, ale nie no, potrzebnie. Treasure Caves, dobra. Chciałem tylko zobaczyć. Silver Coin Challenge, elegancko.
Jedziemy! Woo! Dobrze! Pierwsza jest zebrana. Tam w ogóle można chyba samolotem latać z tego co widzę, ale to nie wiem co byśmy musieli zrobić, żeby lecieć tym samolotem. Chyba, że na Trophy Race'ach trzeba będzie tutaj samolotem lecieć, ale to wątpię. Ty no kurde, patrzcie ile tych monetek, one są wszystkie obok siebie, przeca. Co, to ja nic nie muszę robić praktycznie, wystarczy być teraz pierwszym. A, tu jeszcze jest, dobra. I gdzieś jeszcze pominąłem, gdzie? Gdzie pominąłem? Tutaj, a! No to, kurwa. Dobra, zaraz ją zbiorę. Ała. Kokosy pospadały. Zajebałem tą pustą banią w drzewko, w palmę. Okej. Elegancko, dobra. Siuuuum. Ale driftor. Ale driftor wleciał. Uhu! Dobrze. Elegancko, że tak powiem. Dobra, pal gumę, pal wroty, już. Już mam, wiem co mam zrobić. 29, dobra, teraz możemy robić rewanż z tym kurde chujkiem, z tym skalmarem. Obłynosem od 7 boleści. Dobra, co ty tam się w ogóle śmiejesz, jak ty zaraz będziesz pokonany gość, więc. No fajną masz. Już się nie mogę tej nagrody doczekać. Mam nadzieję, że w końcu dostanę swoje ulubione wrotki, żebym mógł pojeździć. No i dobra, no co jesteś. O, teraz bąbelki wypuszczasz z dupska. Fu, zjebałeś się, gościu. Przecież. Ty, ale przecież mamy już w ekipie jednego króla kibli, jest to Jima, więc co ty tutaj, kurwa, próbujesz mu dorównać? Nie rozumiem w ogóle ciebie. Teraz co ty odpierdalasz? Jim to chociaż kulturalny, zapyta się, czy może się zjebać, a ty? Ja pierdolę. Jaka świnia, po prostu zostaje po sobie bomby i tyle i tak to właśnie wygląda. Zaraz go dojedziemy, tylko poczekajcie, ja tu muszę drugi balon mieć. Najlepiej czerwony, to wtedy od razu samo naprowadzająca będzie, wtedy go spowolnimy. Patrzcie jak dostanie teraz, ale dostał kurde, jeszcze sam się zesrał. Tak w sensie ten bąk mu się cofnął i do dupy mu z powrotem wrócił, nie? Co ja gadam? Stój! Nie! Kurde, ja pierdziele! Za wolny byłem! Ale śmieciu, zamknij mordę, teraz się wkurwiłem, nie, na ciebie. O Jezu. Dobra. Tak se tu przejedziemy, a co? Co ja się będę szczypał? Z takim chujkiem jak ty. No zobaczcie, tutaj dojadę samo naprowadzającą i koniec będzie. Co ty myślisz, że ty kurde zabawny jakkolwiek sposób jesteś? Chłopie. A, to już nie są samo naprowadzające, ale też jakieś rakiety. Dobra. Szkoda, że tu żadnego boosta nie ma, no ale trudno.
O, dostał, no, jeszcze, kurde, jeszcze, zaraz cię spowolnimy. Co ty, kurde? O Jezu, nie. Nie, no kurde, to jest jakaś paranoja teraz, co się tu odwaliło. Prawie by dostał, o kurde, o cię sunę. Nie na mojej warcie, kurde. Leżeć, psie, nie, kurde. Byłem blisko. Dobra. Na razie się trochę spowolnię. Dobra. Tu trzeba uważać, bo on dwie bomby wypuścił. Smarkul jeden. Smarkacz. O, dobrze, o to chodzi, dobra tam, wieśniaku. Teraz cię dojadę. No, i elegancko. To jest twoje miejsce, teraz ja cię... Nie, o! Jaki cheater! Ty on bańki do przodu puszcza. Jaki to skurwiel jest. No, ja pierdzielę, no w tym momencie. Oj, zaraz mnie szlak trafi. Teraz uwaga, bo on będzie puszczał bąble. Dobrze. O nie. Jeszcze nie będę tego wypuszczał, ja go dogonię zaraz. Wtedy to sobie ogarniemy to. No i tak mi się wydaje, że go dogonię. No albo można mieć 10 w razie co rakietek i wtedy dojebać mu rasa porządnie. Dawno w pierdolu chyba ktoś nie dostał. Spoko, mogę spełnić twoje życzenie. Daj mi kurde, potrzymaj mi piwo, ja mam tu 8 rakietek, spoko, ja cię zaraz dojadę. Nie. Kurwa, ja nie da się nawet tego zaskipować. Dobra, zamknij mordę, nie chcę ciebie słuchać, no. Znowu to samo będziesz pierdolił, no. O Jezu, nie to zrobiłem jeszcze. Dobra, naprawdę, nie interesuje mnie to. No. Trzeba naprawdę jakąś taktykę na niego wymyśleć. Wypadałoby ją tą rakietką go trafić, ale kurde, już za późno. A tu mamy jedną pojedynczą. Kurde, no przeleciała obok niego, Jezu. O, teraz znowu obok niego przeleciało, no bo jak żeby inaczej. O,
Ta będzie próbował mnie do przodu oczywiście puścić. Bombla. No ale ja się nie dam. Ja go wyprzedziłem, niech spierdala na drzewo teraz. Chuj. Niech sobie siedzi za mną. Naprawdę, nie potrzeba mi. Jak on mnie wyprzedzi, to zaraz go samonaprowadzającą urżnę i tyle będzie miał. Cwaniakowania, bo mnie coś takiego irytuje normalnie. Ale on ma już przegrany ten wyścig. Teraz nie ma szans, że on wygra. Chyba że ja się wpierdolę w palmę, no to wtedy i ma jeszcze szansę, ale nie na moje warcie tym razem. No, dobra, nara, goodbye, spierdalaj. Ja już ci powiedziałem jedno, więc dostosuj się. No i mamy teraz trzeci kawałek amuletu Whispiga. Tak więc już jego morda na hubie będzie prawie cała, że tak powiem. Prawie, no wiecie, no, będzie ona prawie organiczna. Dobra, jedziemy teraz na trophy race, nie? Ale to, powiem szczerze, to jest fajnie tutaj zrobione. To mi strasznie przypomina Spyro the Dragon. Bo były takie, pamiętam, pomieszczonko, gdzie tutaj były skrzynki i tak dalej, więc bardzo nostalgicznie, nie powiem, że nie. A teraz lecimy. Sherbet Island, wszystkie wyścigi po kolei, trophy race. Teraz wystarczy być pierwszym, więc robimy wszystko, żeby być pierwszym, nie? Będziemy robili to metodą prób i błędów, aczkolwiek wiem, że dam radę, ja wiem... Wiem swoje, wiem, że dam radę i tyle. Nie muszę nic udowadnić nikomu. Bo to są naprawdę krótkie wyścigi. Nie wiem jak z czwartym światem. Czwartego świata w ogóle nie pamiętam. A może to jednak ja te nagrywki zamknąłem na czwartym? Nie, bo trzeciego świata nigdy na YouTubie nie było, a teraz będzie przynajmniej. O, widzę, że ktoś tutaj bawi się znowu w tego chujka i bąble puszcza. Ale wy zabawni jesteście, naprawdę. O Jezu, boki zrywać. Naprawdę... To mało zabawne było, powiem wam szczerze, bo to już prędzej ten śmietnik tam... O, proszę bardzo, znowu bomba. Znaczy bomba, bombel. Co kto lubi, no każdy ma jakieś tam swoje poczucie humoru. Ale ja nie będę komentował na głos, bo widzę, że przeciwnicy to mają naprawdę bardzo niskie poczucie humoru. Chyba że to ten wieloryb puszcza bąble, to wtedy to, że tak powiem, jestem w stanie zrozumieć. Dobra, ja znam punktację już. Nie... Mamy Pirate Lagoon teraz, to krótki wyścig będzie, więc... Znowu mamy tego nosa, Kinola. Hehe. Okej. Zajebiście. O. Dobrze. Dobrze, dobrze. Elegancko. Teraz turbo. I jedymy. O! O, to było świetne. Ja myślałem, że to ostatnie okrążenie jest. Dobra, ty, ziomek, bo ty, musimy tu wygrać, tygrysku. Oj, 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 oj. To jest dopiero drugi wyścig, tak? To jeszcze nam dwa zostały. Czy teraz będzie jeden w sumie zostanie nam. Jestem niebezpieczny. Mam niebezpieczne pole nad sobą. A raczej nie nad sobą, a obok, wokół siebie. To chciałem powiedzieć. Dobra, mam 18, tam kurde Crocodile ma 14. Same krótkie wyścigi tutaj mamy. Naprawdę, myślałem, że ten świat będzie trochę dłuższy, że nam trochę dłużej zajdzie, ale przez to, że ja mogę te cutscenki skipować, no to teraz to już nie muszę wszystkiego pokazywać, no bo kurde, no ileż można pokazywać tego samego ciągle.
Wiemy, że zdobywamy balony, wiemy, że mamy ich jak najwięcej. Myślę, że naprawdę nie ma co tematu drążyć, tak mi się wydaje, nie? Spierdalaj! O, co to było? Co to za cheaty były? Czemu on do przodu poleciał, a nie do tyłu? Albo czemu w miejscu on nie stał? Przecież ja go tam ładnie dojechałem, a on, kurde, poleciał do przodu. Co to ma znaczyć? Mam nadzieję, że w ogóle dzisiaj burzy nie będzie, bo zapowiadali mocne deszcze. A jak burza będzie, to mi prąd pierdolnie i wtedy będzie, no, trochę słabo, ziomek. Robię sobie streama, ziomek. Odpalam go lada moment. Potem liczę se zielone i wpierdalam se mielone. Dobra, trzecie okrążenie. Teraz będzie jeszcze jeden wyścig nas czekał i koniec Sherbet Island! Ostatni wyścig to ja mogę nawet przegrać, no naprawdę. Będę miał już tyle teraz punktów, że oni będą mogli co jedynie mnie cmoknąć. Między oczy. A skrótem tam nie pojadę, bo on spowalnia. Mam nauczkę za ostatnie te... Wow. Finish! Pierwszy! Elegancko! Ile mamy? 27. Pch. No to... Teraz to sobie możecie mi naskoczyć, co jedynie. Teraz to ja mogę to przegrać, naprawdę. Mogę to przegrać i... Nie wiem, czy chcę to zrobić, ale... Mogę przegrać, tyle wiem. Może będę miał wyjebane, może sobie będę na chillku bardziej jechał. Dobrze. Oj, dostał, pierdziel. Crocodile, ten sam, który jest drugi. O, widzisz? Widzisz? A ja patrz, co teraz robię, widzisz co? Widzisz to, kurde? Ostatnie okrążenie. Diluj z tym, gościu. Ha, chciał we mnie trafić, trafił w powietrze. Ci to są naprawdę zabawni. Komuś się wyostrzyło poczucie humoru, ja widzę. I to nie mi, bo ja nigdy śmieszny nie byłem, żeby coś. Dobra, nawet się nie starając jestem pierwszy, tak więc proszę was. I w taki oto sposób zamknąłem im mordy, więc puchar proszę do mnie. Dziękuję. Nawet zeskipować nie mogę, a chciałbym bardzo. No to już widziałem. I co? Możemy stąd wyjeżdżać, wydupiamy stąd w sumie. Już mamy wszystko zrobione, co trzeba. I patrzcie na to, kurde. Trzy mordy Whispiga, jeszcze jedna i już będziemy mieli ostatni świat tam, piąty. Więc teraz szukamy tego. Świata numer 4. Ja wiem, gdzie mniej więcej on jest. O, widzicie? Jego morda. Proszę bardzo, zobaczcie, jaka realistyczna się zrobiła. No to wygląda, że tutaj nie ma, więc skoro nie ma z tej strony, to wypadałoby to zrobić z innej strony. A może tutaj będzie? A, coś widzicie? Patrzcie, kurde. Co tu mamy? Co tu jest? To nie to. Myślałem, że to jest. Szefę grę, to nie to. A, za moich czasów to piło się herbatę popołudniową o 5 nad ranem. Dobra, to nie to, więc trzeba zrobić inaczej, więc jedziemy sobie stąd, tak, w sensie lecimy stąd. I szukamy teraz dziurwy. Dziurwy tu nie ma, więc jak nie tu, to będzie po tamtej stronie, no gdzieś była ta dziurwa. Tam znajdę zaraz. No, spokojnie. Ona jest tutaj. Widzicie? Ha?
Dragon Forest, dokładnie. I tutaj mamy... O! Co tu mamy? Smoky Castle. No, Smoky to jest ten boss tego świata, nie? Proszę bardzo. Tutaj Trophy Race. Ej, no naprawdę, ty, hub jest fajny tutaj. Hub jest tutaj fajny. Oczywiście musimy powkurwiać gierkę, żeby nam dawała informacje, tak więc... Boss level, tak, 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 mów sobie dalej. Widmer Plains, Greenwood Village, Boulder Canyon oraz Haunted Doors, tak? Tak, tak, tak? Nie, Haunted Woods. Czekaj ta chwilę. A widzicie? Patrzcie jaka chwilka. Dobra, ile mamy minut na liczniku? 50 minut, elegancko, czyli taka typowa długość odcinka, dobra! Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję po więcej, wbijajcie na socjale, linki są pozostawiane w opisie i widzimy się w kolejnych odcinkach z Diddy Kong Racing i nie tylko. No i co, będę starał się nagrywać co jakiś czas, pomimo przerwy, bo dzisiaj to, powiem szczerze, mnie energia rozpiera. I wykorzystałem ją dobrze, tak więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Tutaj owłosiony.pl, bo patrzcie, kurwa, ile włosów, zresztą czekajcie. Ja to wam pokażę bardziej na kamerce. Patrzcie w ogóle na to, ile włosów tu jest, kurde, ja muszę do fryzjera pójść. No, dobra, trzymajcie się, ludziska. Na razie i udanego roku szkolnego, bo już koniec wakacji. Dobra, na razie, cicho.